Wychowanie w zamożnej rodzinie okazało się dla mnie zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Nasz dom był obszerną rezydencją otoczoną ogrodami i malowniczymi terenami. Dźwięk szklanych kieliszków, rozmowy przy długim stole podczas kolacji, to wszystko stawało się moją codziennością. Jednak głowa rodziny, mój ojciec, rzadko przebywał w tym luksusowym otoczeniu. Ojciec był magnatem w świecie biznesu. Jego przedsiębiorcze inicjatywy pochłaniały większość jego czasu, a w domu zazwyczaj go brakowało. W roli mojego punktu odniesienia stała się matka, zarazem strażniczką tego zamku. Matka, niezaznajomiona z realiami pracy, patrzyła z góry na ludzi, których jedyną wartością była ciężka praca. Jej świat był ograniczony do elitarnego społeczeństwa, a ja byłem zarówno jej dumnym synem, jak i trudnym do kontrolowania obiektem. Codzienne życie spędzałem między prywatnymi lekcjami a godzinami w bibliotece. Tam, gdzie inni chłopcy bawili się na podwórku, ja zanurzałem się w książkach, nieświadomy tego, co działo się poza murami mojego zacisznego świata. Rodzice stali się dla mnie niemalże postaciami z obrazów, z którymi rozmawiałem sporadycznie. Matka zawsze z dumą, ojciec zawsze zajęty swoim telefonem. Pewnego dnia zapytałem matkę, dlaczego ojciec tak rzadko przybywa w domu. Jej odpowiedź była chłodna jak marmur. Twój ojciec pracuje dla dobra tej rodziny, dla twojego przyszłego dziedzictwa. Wszystko, co robi, ma na celu utrzymanie naszego statusu społecznego. Nie żądawaj zbędnych pytań. Tak zaczęła się moja podróż w cieniu ojca pracującego na sukces, pod kuratelą matki, która uczyła mnie, jak być częścią wyższych sfer społecznych. To był tylko wstęp do mojej przyszłości, ale nigdy nie przewidziałem, że świat zewnętrzny może skrywać tyle tajemnic i możliwości. Liceum było dla mnie jak nowy rozdział, a ja postanowiłem, że tym razem stawianie się w cieniu ojca będzie moim celem. Mimo że moja rodzina była jedną z najzamożniejszych w okolicy, starałem się utrzymać równość z moimi rówieśnikami. Nie chwaliłem się majątkiem ani nie wywyższałem się z powodu pochodzenia. W klasie znalazłem szybko przyjaciół, którzy polubili mnie nie ze względu na portfel mojego ojca, ale za to, kim byłem naprawdę. Nigdy nie wiedzieli, że codziennie wracam do ogromnej rezydencji, gdzie każdy krok jest monitorowany przez służbę domową. Byłem jednym z nich, a to sprawiało, że czułem się bardziej normalny. Jednak spośród wszystkich nowo zdobytych przyjaciół, jedna osoba wyróżniała się wyjątkowo. To była dziewczyna o imieniu Anna, która od pierwszego dnia przyciągnęła moją uwagę. Jej uśmiech sprawiał, że zapominałem o wszystkim, co działo się poza klasą. Była inna niż reszta, nie tylko piękna, ale także była w niej ta niewinna energia, która przyciągała mnie coraz bardziej. Postanowiłem, że muszę jakoś się z nią zaprzyjaźnić. Nie chciałem, aby moje pochodzenie zaważyło na naszej relacji. Z czasem zacząłem aktywniej uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach, zawsze trzymając się z tłumu, starając się nie wyróżniać. Starałem się być dla niej przyjacielem, zanim zaczęła dostrzegać, co się kryje poza tą zwykłą fasadą. Spotkanie z Anną zamieniło moje życie w barwną podróż, gdzie codzienność stawała się przygodą. Nasza przyjaźń szybko przerodziła się w coś głębszego, coś, co przerosło granice zwykłej relacji. Wraz z nią odkrywałem świat uczuć, które były mi wcześniej obce. Miłość między nami rozkwitała, a nasze serca biły w rytmie nieśmiertelnych chwil. Przez całe liceum byliśmy nierozłączni. Razem eksplorowaliśmy korytarze szkoły, dzieląc się zarówno radościami, jak i trudnościami młodości. Anna stała się moją towarzyszką życiowej podróży, a jej uśmiech był dla mnie najpiękniejszym obrazem na tym świecie. Spełnialiśmy razem marzenia, o których wcześniej nie śmieliśmy nawet marzyć. Jednak pewnego dnia, w czasie naszych intymnych rozmów, Anna podzieliła się ze mną swoją przeszłością. Pochodziła z rodziny o skromnych środkach, gdzie każdy grosz był zdobywany ciężką pracą. Wiedziałem, że moja matka z pewnością nie przyjęłaby tej informacji z entuzjazmem. Dla niej status społeczny i majątek były kluczowymi wartościami. Choć dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, wiedziałem, że matka nie będzie akceptować naszej relacji. Jako dziedzic fortuny byłem zakładnikiem oczekiwań i tradycji. Mimo to, moja miłość do Anny była tak silna, że gotów byłem stawić czoła nawet największym przeciwnościom. Nasza wieś rosła,
a jednocześnie narastał wewnętrzny konflikt między lojalnością wobec rodziny, a pragnieniem być z tą, którą kochałem najbardziej. Wraz z rozpoczęciem studiów przyszedł czas, aby Anna stała się pełnoprawnym członkiem mojego życia, także w oczach rodziny. Byłem gotów podjąć wyzwanie przedstawienia jej moim rodzicom, ale wiedziałem, że nie będzie to łatwe zadanie. Podczas pierwszego spotkania z matką i ojcem postanowiłem opowiedzieć im o Annie, mojej miłości, która towarzyszyła mi przez lata liceum. Byłem pełen entuzjazmu i nadziei, ale matczyna reakcja była zimna jak lód. Matka wyraziła swoje niezadowolenie, od razu pokazując, że Anna nie spełnia jej oczekiwań. Mógłbyś znaleźć sobie dziewczynę o wiele lepszą, bardziej pasującą do naszego środowiska, oznajmiła matka z długopisem w ręku, przyglądając się Annie z góry. Usłyszawszy te słowa, serce mi zamarło. Moje starania o przedstawienie Annie jako wartościowej osoby nie zdawały się mieć sensu. Jednakże ojciec, zawsze zakopany w sprawach zawodowych, pozostawał obojętny. Jego spojrzenie było pogrążone w myślach o biznesie, a na jego twarzy nie pojawiła się ani cień dezaprobaty, ani przychylności. Był to dla niego temat drugorzędny, nie warty jego uwagi. Anna, zaskoczona tym nieprzyjaznym przyjęciem, starała się być uprzejma i grzeczna, ale atmosfera była napięta jak struna gotowa do pęknięcia. Nawet najbardziej banalne pytania od strony matki brzmiały jak oskarżenia. To było bolesne doświadczenie, które raniło nas obu, a jednocześnie zarysowało pierwsze rysy na naszej wspólnej przyszłości. Pomimo chłodnej reakcji matki, postanowiłem nie dać się pokonać i nadal spotykać się z Anną. Jej obecność była dla mnie jak promyk słońca, który przebijając się przez chmury, rozświetlał moje dni. Matka, z dnia na dzień, stawała się jednak coraz bardziej uparta w swojej dezaprobaty. Prawie codziennie słyszałem od niej pouczenia, aby zostawić Annę. Mówiła, że zasługuje na kogoś lepszego, kogoś z odpowiedniego kręgu społecznego. Ale ja nie zamierzałem podporządkować swojego serca oczekiwaniom rodziny. Być może to była moja buntownicza młodość, ale wiedziałem, że muszę bronić tego, co dla mnie ważne. Anna była moim światłem, a jej miłość pozwalała mi przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Mimo wszystkich próśb i nacisków ze strony matki, nie zamierzałem rezygnować z tej szczęśliwej relacji. Aż pewnego dnia Anna przyszła do mnie z wiadomością, która zarówno wzbudziła radość, jak i przerażenie. Powiedziała, że jest w ciąży. Moje serce zabiło szybciej, a w moich oczach zagościł mieszany stan emocji. Radość z przyszłego rodzicielstwa mieszała się z obawą o to, jak matka zareaguje na tę nowinę. Wiedziałem, że to będzie dla nas obu trudna walka, ale zdecydowałem się stanąć do niej, bo przecież miłość zawsze jest silniejsza niż wszelkie trudności. Decyzja o zamieszkaniu razem z Anną była jak ostatnia kropla, która przeważyła szale. Znając jej trudną sytuację w domu, gdzie pieniądze były luksusem, a zrozumienie rzadkością, postanowiłem, że nie pozostawię jej samej w obliczu nadchodzącego rodzicielstwa. Wiadomo było, że wprowadzenie Anny do mojego domu nie będzie łatwe. Matka od pierwszego dnia okazała swoje niezadowolenie tą decyzją. Co wieczór dochodziło do spięć pomiędzy nią a mną, której jednym z głównych punktów była Anna. Matka nie akceptowała mojego wyboru, a każda próba tłumaczenia jej, że kocham Annę i chcę ją wesprzeć, spotykała się z odtrąceniem. Zamieszkanie razem z Anną było wyzwaniem na wielu płaszczyznach. Dzieliła nas nie tylko status społeczny, ale także sposób postrzegania życia. Moja matka stale przypominała mi o tym, jak bardzo ryzykuję, łamiąc zasady i normy. Ale dla mnie było to jakby patrzenie przez zupełnie inne okno, które otworzyło się na potrzeby Anny, na jej tęsknoty i marzenia. Pomimo tego, co działo się w domu, każdej nocy kładłem się spać z myślą, że robię to, co uważam za słuszne. To była moja walka o miłość, o rodzinę, której sami tworzyliśmy reguły. Trudno było jednak oprzeć się presji ze strony matki, która każdego dnia zwiększała swoje wysiłki, aby przekonać mnie do zakończenia tego bezsensownego eksperymentu. Z biegiem czasu sytuacja w domu stawała się nie do zniesienia. Napięcia między matką a mną osiągnęły punkt kulminacyjny, a życie z Anną stało się coraz bardziej trudne. Nie chcąc już dłużej narażać Anny na ten toksyczny klimat, postanowiłem podjąć trudną decyzję przerwać studia i zacząć pracę w firmie mojego ojca. Było to bolesne rozstanie ze studiami,
które miały kiedyś dla mnie tak duże znaczenie. Teraz jednak zdawałem sobie sprawę, że muszę skupić się na tym, co najważniejsze na Annie i naszym wspólnym życiu. Praca w firmie ojca była dla mnie szansą na stabilność finansową, co było niezbędne, aby móc opuścić dom rodziny. Matka nadal wyrażała swoje niezadowolenie i dezaprobatę. Codziennie zaznaczała, jak bardzo uważa, że to nie jest odpowiedni kierunek dla mnie. Ale zdeterminowany, aby zbudować własne gniazdo dla mnie, Anny i naszego nienarodzonego jeszcze dziecka, nie zważałem na te słowa. Praca w firmie ojca była trudna nie tylko ze względu na konflikty w domu, ale także ze względu na presję, jaką ojciec na mnie wywierał. Byłem teraz jego pracownikiem, a nie tylko synem. Jednak z każdym dniem zbliżałem się do celu, do możliwości wyniesienia się z tego toksycznego środowiska i stworzenia dla Anny i mnie własnego, spokojnego miejsca. Czułem, że muszę zrobić wszystko, aby zrealizować to marzenie, nawet jeśli oznaczało to rezygnację z jednego z moich najważniejszych marzeń - studiów. Gdy wróciłem do domu, niepokój w moim sercu wzrastał z każdą minutą, w której Anna nie pojawiała się w progu. Nie miała powodu, aby gdzieś wyjechać bez słowa. Zacząłem próbować jej dzwonić, ale telefon pozostawał milczący. Byłem zdruzgotany, ale jednocześnie w głębi duszy nie wierzyłem, że Anna mogłaby mnie opuścić bez żadnego wyjaśnienia. Kiedy zwróciłem się do matki z pytaniem o miejsce, w którym mogłaby być Anna, odpowiedź, jaką otrzymałem, była nie tylko oschła, ale wręcz okrutna. Słowa matki odcisnęły się we mnie jak bolesne szlify. Twoja ciężarna ładacznica zwiała. Mówiłam ci od razu, że nic z tego nie będzie, że to nie jest dziewczyna dla ciebie, kropka. To zdanie brzmiało w moich uszach jak dzwon bijący żałobny ton. Matka uśmiechnęła się triumfalnie, jakby osiągnęła swoje najskrytsze pragnienie. W jej oczach widziałem wyraźnie radość z mojego przypuszczalnego niepowodzenia. Nie byłem w stanie zrozumieć, jak można było tak bezdusznie cieszyć się z cudzego cierpienia. Zamknięty w tej bezsilnej sytuacji, czułem, jak moje życie rozpada się na kawałki. Anna nie odbierała telefonu, a ja bezsilnie stałem w domu, który stał się areną walki między miłością a oczekiwaniami rodziny. Musiałem stawić czoła bolesnej prawdzie, że być może matka miała rację. Jednak nawet w obliczu takiej porażki w moim sercu płonęła iskra nadziei, że odnajdę Annę i zrozumiemy się nawzajem. Po tym, jak matka wygłosiła swoje triumfalne zdanie, zapał w moim sercu zamienił się w martwą ziarno niepewności. Anna zniknęła, a ja, jak osierocony, desperacko starałem się dowiedzieć, co się z nią stało. Zacząłem od jej przyjaciół, ale żaden z nich nie posiadał żadnych informacji na temat jej aktualnego położenia. Telefon Anny wciąż milczał, a moje wiadomości pozostawały bez odpowiedzi. Przeżywałem koszmar niepewności i strachu, gdyż każda chwila bez kontaktu z nią wydłużała listę przerażających możliwości. Podejmowałem wszelkie kroki, aby dotrzeć do Anny, ale nic nie przychodziło z powrotem. Nawet jej najbliżsi przyjaciele twierdzili, że ostatni raz widzieli ją przed kilkoma dniami. Słowa matki odbiły się echem w mojej głowie, a ja zaczynałem łamać się pod ciężarem prawdy, którą przed nią chciałem uciec. Anna nie była kobietą dla mnie. Chociaż walczyłem z tą myślą, przeklinałem każde słowo matki, to teraz musiałem zmierzyć się z samym sobą. Moje życie okazało się łamliwe jak szkło, a ja próbowałem zbierać jego roztrzaskane fragmenty. Upływające dni bez wieści o Annie skłaniały mnie do przyjęcia gorzkiej prawdy. Może matka miała rację? Może to, co czułem, było jedynie iluzją, a Anna, znikając, pokazała, że świat, który budowaliśmy razem, był jedynie złudzeniem. Moje serce pogrążało się w ciemnościach niepewności, a cienie prawdy zaczęły rzucać swoje długie palce na martwą ziemię marzeń. Upływające tygodnie po zaginięciu Anny wciąż malowały w mojej duszy czarny obraz niepewności i tęsknoty. Praca w firmie ojca stała się jedynym anestetykiem, który na chwilę pozwalał mi zapomnieć o pustce, jaką pozostawiła za sobą Anna. Wewnętrzny ból był jednak zbyt silny, aby go ignorować. Bolesna prawda o tym, że Anna odeszła bez słowa, utkwiła we mnie niczym cierń. Porzuciła mnie, zostawiając moje serce w strzępach, a ja musiałem szukać ukojenia w samotności. Ostatecznie postanowiłem opuścić dom rodziny, który stał się miejscem złamanego serca, i wynająć własne mieszkanie. Nowe miejsce miało być dla mnie schronieniem,
ale w rzeczywistości stało się świadkiem mojego osobistego upadku. Wprawdzie oddzielało mnie od toksycznego otoczenia domu rodzinnego, ale jednocześnie z każdym dniem przypominało mi o tym, że życie, które zbudowałem razem z Anną, zamieniło się w ruiny. Samotność wypełniała każdy zakątek mieszkania, a echo ciszy zdawało się podkreślać moją opuszczoną samotność. Nie chciałem ponownie wiązać się z nikim, bojąc się powtórki koszmaru zniknięcia. Mój świat stał się izolowanym obszarem, w którym nieśmiałe promienie nadziei musiały konkurować z ciemnymi chmurami przeszłości. Pracując nad firmowymi papierami i zatracając się w monotoniczności codziennego życia, czułem się jak cień samego siebie. Mimo że moje ciało było obecne, duch zdawał się być zamknięty w pustym pomieszczeniu niewyjaśnionych tęsknot. Nie było miejsca dla nowych nadziei, bo stare zostały pochłonięte przez otchłań utraconych marzeń. Po 5 latach od zniknięcia Anny, moje życie było jednym zatartym obrazem nieśmiertelnej tęsknoty. Praca w firmie ojca, samotne mieszkanie, to wszystko stało się częścią mojej rutyny, pozbawionej iskry życia. Pewnego dnia, wracając z pracy, przyciągnęło moją uwagę coś, co zakłóciło monotonię mojego codziennego życia. Na ulicy, tuż przy moim schronieniu, stała mała dziewczynka. Jej oczy, pełne niewinności, przyciągnęły mój wzrok. Żebrała o pieniądze, a jej gestykulacja była pełna beznadziejnej prośby. Coś w tym obrazie zatrzymało moje kroki, zmuszając do zatrzymania się i spojrzenia w dół na nią. Postanowiłem podejść i wrzucić kilka monet do jej małej dłoni. Kiedy patrzyłem na jej wdzięczne spojrzenie, zrobiło mi się jej żal. Dziewczynka uśmiechnęła się, ciesząc się z niewielkiego daru, po czym pobiegła do kobiety, która żebrała kilka metrów dalej. To wtedy zorientowałem się, że ta kobieta była znacznie starsza, ale spojrzenie, gesty, coś w niej było znajome. Gdy się przyjrzałem, zrozumiałem, że to była Anna. Ta sama Anna, która zostawiła mnie 5 lat temu bez słowa. Wpatrywałem się w nią, jakbym patrzył na zjawisko nie z tego świata. Czas, który sprawił, że wydawała się obcą duszą, nie był w stanie zatrzeć tego, co było między nami. Anna, teraz zmęczona życiem i upływającym czasem, podniosła wzrok. Nasze spojrzenia spotkały się, a w jej oczach pojawiło się coś, co zdawało się być SKRAWKIM dawnego blasku. To był moment, w którym lata rozłąki zleciały mi przed oczami, a serce zabiło mocniej, odrodzone przez widok utraconego ducha. Zobaczenie Anny po latach, stojącej tuż przede mną, przywróciło do życia zakopane emocje. Nie mógłbym przejść obok tego momentu obojętnie. Zdecydowałem się podejść do niej, a zarazem do małej dziewczynki, której los wplótł się w nasze historie. Anna, zacząłem, przerywając ciszę, gdzie byłaś przez te wszystkie lata? Dlaczego odeszłaś bez słowa? Anna spojrzała na mnie, jej spojrzenie było mieszanką żalu, tęsknoty i strachu. Zanim zdążyła coś odpowiedzieć, dziewczynka podjęła inicjatywę. Panie, czy mogę iść? Zapytała grzecznie, a ja kiwnąłem głową, zezwalając jej odejść. Potem skupiłem się na Annie, czekając na odpowiedź. Po chwili ciszy Anna zaczęła opowiadać. Jej słowa były jak ciche szepty przeszłości, niechętnie uwalniane z mrocznych zakamarków wspomnień. 5 lat temu, kiedy ty byłeś w pracy, twoja matka przyszła do mnie. Powiedziała, żebym odeszła od ciebie, bo inaczej zrobi krzywdę mi i mojemu dziecku. Dała mi 1000 złotych i kazała się wynieść z domu dla własnego bezpieczeństwa. Byłam przerażona, nie wiedziałam, co robić. Postanowiłam uciec bez słowa, zmieniłam numer telefonu, próbując schować się przed nią i jej wpływem. Słuchając tych słów, zrozumiałem, że to wszystko było zasługą matki. Była ona panią manipulacji, rzucającą cienie na życie innych, kierując się własnymi ambicjami. Wściekłość wzbierała we mnie, ale jednocześnie odczuwałem smutek, widząc, jak życie Anny było tkane zdrajczo przez zakulisowe machinacje matki. Anna, zacząłem, przepraszam, że musiałaś to przejść. Nie wiedziałem, co się działo, a teraz, gdy wiem, chcę ci pomóc. Niech to będzie początek nowego rozdziału, bez wpływu mojej matki. Spojrzałem na Annę, a w jej oczach dostrzegłem niepewność, ale także iskrę nadziei. To był punkt zwrotny, w którym nasze drogi znów się skrzyżowały, gotowe na nowy start. Zabrałem Annę i małą dziewczynkę do mojego mieszkania,
czując, jak nowe życie buduje się wokół nas. Mój dom, który przez lata był miejscem samotności, teraz wypełniony był śmiechem i obietnicą lepszej przyszłości. Siedzieliśmy wszyscy razem w pokoju, a mała dziewczynka bawiła się zabawkami, które przyniosłem dla niej. Patrzyłem na Annę, próbując odczytać z jej spojrzenia, co czuję. Była tam nie tylko dla mnie, ale także dla naszej córki, która właśnie odkrywała świat. Anna, powiedziałem, nie pozwolę, żeby moja matka zrobiła wam krzywdę. Teraz jesteśmy razem i zadbam o was obie. Wszystko będzie dobrze. Anna uśmiechnęła się, choć w jej oczach migotały emocje, które jeszcze nie znalazły słów. W tamtej chwili wiedziałem, że to był nowy początek dla naszej rodziny. Nie pozwolę, aby cienie przeszłości zaciemniały naszą teraźniejszość. Nasz dom stał się miejscem, gdzie nie tylko zamykaliśmy drzwi przed światem, ale także otwieraliśmy je dla miłości, która miała moc go uzdrowić. Razem podejmiemy wyzwania, stworzymy wspomnienia i pokonamy przeszkody, które postawi nam życie. Patrzyłem na Annę, czując, że ta decyzja o znalezieniu siebie znowu sprawiła, że moje życie stało się pełne sensu. Razem, z nową nadzieją, stanęliśmy przed nieznanym, gotowi do odkrywania tego, co przyniesie nam przyszłość. Zdecydowałem się skonfrontować matkę z jej działaniami. Wróciłem do domu rodzinnego, gotowy stawić czoło prawdzie i zakończyć też karadną grę. Gdy tylko przekroczyłem próg, spojrzałem na matkę z determinacją w oczach. Jak mogłaś, rzuciłem w jej stronę, nie dając jej nawet czasu na odpowiedź. Straszyć Annę, grozić naszej córce. Jak ci nie wstyd? Matka, zaskoczona moją nagłą konfrontacją, patrzyła na mnie ze zdziwieniem. Ale nie zamierzałem pozwolić jej zrelatywizować swoich czynów. Więc to ty zacząłeś sprawdzać, co się ze mną dzieje, prychnęła z pogardą. Jesteś naiwny, myślisz, że cokolwiek cię obchodzi? Chciałam tylko, żebyś miał coś lepszego, a ta dziewczyna nie była dla ciebie odpowiednia. Wzburzony jej cynizmem, przerwałem jej monolog. To już koniec, matko. Nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Wiem wszystko, co zrobiłaś. Straszenie i manipulacja to nie jest miłość rodzicielska. Wtedy ojciec, który zazwyczaj trzymał się na uboczu, zainteresował się naszą rozmową. Spojrzał na mnie pytająco, a ja zacząłem opowiadać mu całą historię. Ojciec był ewidentnie zdziwiony i po raz pierwszy widziałem na jego twarzy emocje, których nigdy wcześniej nie pokazywał. Jeżeli to prawda, powiedział do matki, to nie mam już do ciebie siły. Im starsza jesteś, tym jesteś coraz bardziej głupia. Jak mogłaś zagrażać naszemu synowi i jego rodzinie? To była chwila, w której matka, zawsze pewna siebie, straciła grunt pod nogami. Nie było już dla niej miejsca w moim życiu. Z moimi słowami i wsparciem ojca, ostatecznie pożegnała się z jakąkolwiek władzą nad nami. To był koniec toksycznej więzi, a jednocześnie początek nowego etapu bez cieni przeszłości. Ucieczka z domu rodzinnego, z dala od matki i jej manipulacji, przyniosła ulgę. Nie chciałem już być uwięziony w sieci jej toksycznych wpływów. Ojciec zdecydowanie stanął po mojej stronie, a to było dla mnie potwierdzenie, że czasami prawda i sprawiedliwość zwyciężają. Opuszczając rodzinny dom, czułem, jak ciężar przeszłości suwa się z moich ramion. Nie chciałem już mieć kontaktu z matką, nie pozwolę, aby jej cienie ponownie zaczęły rzucać się na nasze życie. Skoncentrowałem się na tym, co ważne Annie i naszej córce. Z ojcem utrzymywałem kontakt, ale teraz to on był dla mnie rodzinnym oparciem. Pracowaliśmy razem w firmie, a nasza relacja stawała się coraz silniejsza. Ojciec, po latach zatopiony w pracy, odkrył nową wartość w rodzinnych więziach. Anna, mała dziewczynka i ja stworzyliśmy własną, nową rodzinę. Nasze dni były pełne radości, śmiechu i miłości. Razem pokonywaliśmy przeszkody, budowaliśmy wspomnienia i kształtowaliśmy przyszłość. Był to czas, w którym odkrywaliśmy siebie nawzajem na nowo, odnajdując szczęście we wspólnym życiu. Matka pozostała w tyle, zatopiona w swoich własnych dramatach. Nie miała już wpływu na nasze życie. Decyzja o zerwaniu więzi była dla mnie jak uzdrowienie rany, której długo nie potrafiłem zagoić. Historia mojego życia,
rozpoczęta odległymi czasami dzieciństwa w bogatej rodzinie, teraz zakończyła się. Nowy rozdział, zaczęty od zera, był pełen nadziei i nowych możliwości. Razem z Anną i naszą córką zanurzyliśmy się w morzu wspólnego życia, gotowi na to, co przyniesie nam przyszłość.